Jesteśmy na łódeczce. Jaki jest temat? Słuchajcie, otóż Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, brat przyrodni Polskiego Związku Wędkarskiego, chce wykarczować rezerwat Ławice Kiełpińskie. To jest szereg kilkudziesięciu wysp, które, na przykład ta wyspa, tutaj po lewej stronie, to jest wyspa, która już jest na mapach carskich. Na tych wyspach żyją dziki, żyją orły bieliki, czarne bociany, oczywiście w pewnych porach, zimorodki, jaskółki brzegówki, masę innych ptaków. To jest rezerwat ustanowiony przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i nagle sobie Regionalny Zarząd Gospodarki Wód wymyślił, że trzeba wyciąć, bo zagraża, po prostu te drzewa zagrażają ludziom, bo przecież zatory lodowe się będą tworzyły. Tutaj w Kiełpinie, jakieś pół kilometra stąd, mieszka babcia Jadzia. Babcia Jadzia ma 94 lata. Babcia Jadzia przed wojną pomagała ojcu w rybaczeniu. I po wojnie też. Babcia Jadzia nie pamięta żadnego zatoru, ale nasi myśliciele, mędrcy, wiedzą, że będzie zator. Na Żeraniu pokazali, co potrafili. Zrobili zwałkę i przez to robił się zator właśnie na rafie. Przewęzili koryto, zasypali odnogę i zrobili zator. A tutaj kombinują teraz, żeby pozyskać drewno, no i żeby, wiadomo, zlecić komuś roboty. Nie wiem, czy rodziną, czy jakimś znajomym firmom, czy nieznajomym firmom. Chodzi o to, żeby miliony drzew wyciąć. Jest drewno, jest robota, są papiery, coś robimy, działamy. Niestety, mili, na szczęście sprawa jest w sądzie. Święty człowiek, to jest święty człowiek, doktor Nowicki. Oczywiście dla tych ludzi, którzy niszczą naszą przyrodę, to jest człowiek przez nich znienawidzony. Oprotestował pan Nowicki właśnie ten temat. Mam nadzieję, że polski sąd odrzuci ten bandycki projekt Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Pokażę wam teraz troszeczkę zdjęć ławic kiełpińskich. Co prawda już jest mało liści, bo to już jest koniec września. Te wyspy nie są tak pięknie zielone, ale już jakieś tam mają uroki teraz, powiedzmy, jesienne. Też to jest piękne, że tak powiem, widok. No co tutaj mamy? Proszę, kruk leci, zobaczcie. Rzadki ptak już w Polsce. Jest tutaj kilka par kruków. Nie wiem, czy już wspominałem, że gniazdują orły bieliki, czarne bociany. O, zimorodki, pliszki, sieweczki. No to, powiedzmy, są normą. Ale pewne ptaki właśnie takie jak białe czaple, na przykład widziałem kilkanaście białych czapli dwa tygodnie temu. To jest już rzadki ptak. Nie mówię o zwykłej czapli, nie mówię o kormoranach, które potrafią tutaj w kluczach około 500 sztuk przelatywać. Ja nie mam do tych ptaków nic, dlatego że one się żywią rybą. Rybacy, wędkarze narzekają na te ptaki. Ja uważam, że one były przed nami, mają prawo do życia. My także zjadamy ryby, zjadamy ptaki, a niektórzy ludzie zjadają ludzi. Więc no to co? Co się zniechalo z ludźmi, bardziej mi się wydaje. No dobra, słuchajcie, to teraz pojedziemy, popłyniemy w dół, zobaczycie, jak mi inaczej. Te wyspy, te ławice kiełpińskie zaczynają się mniej więcej od ulicy Sprawnej. To jest stąd w górę wody jakieś 2 km. Ale stamtąd nie zaczniemy, dlatego że jest bardzo mały stan wody i musielibyśmy tam dosyć długo płynąć, jakieś 20-30 minut, żeby odtamtąd zacząć. Ale to już mamy jedną, drugą, trzecią. Mniej więcej na piątej, szóstej wyspie jesteśmy. Ta wyspa po lewej to jest jedna z największych wysp właśnie w ławicach kiełpińskich, w szeregu ławic kiełpińskich. Już jest, nie wiem, czy wspominałem, na carskich mapach. No proszę bardzo, jak ładny badylik sobie wychodzi z wody, jak z puławiczek sobie taki. To są piękne widoki, to są piękne widoki. Tego nie da się ująć słowami, to trzeba było być poetą. Zdjęcie, mowa nie oddadzą. Posłuchajcie, jak te drzewa szumią, jak to jest wszystko zgrane. A zgraja, chwasty chcą przyjść i wygolić to wszystko. To nie tylko są ptaki, słuchajcie. To są owady, to są różne myszki, szczurki, różne najróżniejsze zwierzęta. To nie jest tylko ta. Dziki, lisy, nornice. No mogę wam wymieniać i wymieniać jeszcze masę. Ale liczy się tylko pieniądz.
Ale to nic, ja skomentuję to potem. Na razie popłyniemy i pokażę wam piękno naszej wiślanej przyrody. I jeszcze naszej wiślanej przyrody. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Mam nadzieję, że święty pan Wiesław Nowicki, doktor Nowicki, razem z polskim sądem ochroni te ostatnie zakątki naszej przyrody. Naprawdę, to są takie tereny jak tu, to są gdzieś jeszcze na terenie Loary. A tak to nie ma w Europie czegoś takiego. Nie ma takich ławic. Nie ma takich miejsc. I jeszcze dobić, jeszcze zerżnąć, ale to na koniec. Na koniec, bo nie chcę się denerwować, chcę, żeby ładne zdjęcia wyszły. Proszę bardzo. Rezerwat przyrody, ławice kiełpińskie, a na górze orzeł. I ci ludzie, którzy będą osądzać, też na ich klatach będą wisiały orły. Mam nadzieję, że orzekną pozytywnie. Po środku wyspa, po lewej też, tam niżej wyspa. Sama drzewa połamie, jak potrzebuje. Macie pojęcia, ile lat jest potrzebne, żeby na wyspie Piaszczystej, zaznaczam, Piaszczystej, wyrosły tak potężne drzewa. Powiem wam, 28 lat były takie wiklinki mniej więcej 2 metry w pewnym miejscu na wyspie mojej, która była wyspą. Dzisiaj mają około 4 metrów, czyli te wiklinki na takim suchym piachu około 2 metrów urosły przez 30 lat. Mówię o piachu, czystym piachu, nie na mułach. Teraz wyobraźcie sobie, ile lat muszą tutaj mieć niektóre drzewa. Pod wieczór się tam ptaki gromadzą do spania i tak dalej. Teraz obserwujemy potężną wyspę. Ona razem z plażą 4 kilometry ma w dół, 3. Ma ze 3-4 kilometry, jak kolega mówi. Oczywiście na wyższej wodzie to się tworzą mniejsze, większe wyspy, ale przy niskiej wodzie, tak jak teraz, to jest jedna wielka, piękna wyspa. No i tutaj bardzo fajne ptaki przylatują. Kapelkę masz na często. No piękne miejsca, przepiękne. Ale nie dla meliorantów. Zyga? Zygmunt! Jesteś w ukrytej kamerze!
Wiatr górny, rybak durny! Zobaczcie, ile czasu płyniemy, a tu dopiero kończy się nam ta wyspa Jabłonoska, o której mówiłem, że jeszcze jest, znaczy je, już była na carskich mapach. Trzeba byłoby jeszcze starsze mapy zobaczyć, od którego roku jest ta wyspa. Jest to do sprawdzenia w archiwach. Czy to jest ważne? No ważne. Dla meliorantów nieważne. Jak to niektórzy, jak to niektóre chwasty mówią, taki mamy klimat. Przepiękne miejsca dla bytowania, nie tylko ptaków. Może paluje na mojego psa. Ale wiesz, u nas nie ma tyle. O Jezus, to jest dzika woda tutaj. Kurde. Nasza wyspa podobna była, tak jak z tym pierwszym gospodem. Jesteśmy mniej więcej w połowie rezerwatu Ławice Kiełpińskie. Ławice Kiełpińskie kończą się jeszcze mniej więcej stąd w dół, jakieś 6 km. No ale tam dalej już nie płyniemy, jest mniej wysp. O, dziki zwierz, zobaczcie. Takie zwierzęta bywają na wyspach,
Kiełpińskich. I teraz słuchajcie, jak wytną, to takie będziemy mieli krajobrazy. No tragedia. Tylko pająki będą. I to niewiele. Kurwa, wiesz, nawet aportuje. Dawaj to. Dawaj to. Nie mogę kamerą uchwycić. Szybki jest ten zwierz. Jesteśmy po środku ławic kiełpińskich, po środku rezerwatu. Dalej już nie powiem, ale widzieliście, moi mili, jak wiele pokazaliśmy wam piękna przyrody. Z jednej strony, bo tak naprawdę te wszystkie wyspy z drugiej strony trzeba byłoby opłynąć. Każdy metr, każdy centymetr, każdy kilometr ma swoje inne piękno. Tak leży drzewo, tak, to takie ptaki. Z daleka widzieliśmy orły bieliki. Może jak będziemy wracali, to jeszcze wam pokażę. Białe czaple, ale były za daleko, żeby kamera uchwyciła. Więc wam przytoczę, jak to jest w sieci. Rezerwat przyrody Ławice Kiełpińskie. Rezerwat przyrody położony w województwie mazowieckim na granicy Warszawy. Rezerwat obejmuje obszar wysp, piaszczystych łach oraz wód płynących Wisły. Granica gmin Łomianki 327 hektarów, Jabłonna 387 hektarów oraz dzielnicy Warszawa Białołęka 88 hektarów. Przedmiot ochrony, miejsca gniazdowania ptactwa wodno-błotnego, szczególnie kolonie gniazdowe rybitwy białoczelnej, miejsca lęgowe mewy śmieszki, mewy pospolitej, rybitwy rzecznej, sieweczki rzecznej, sieweczki obrożnej, broćca piskliwego, tracza nurogęsia i zimorodka. No, na terenie rezerwatu zabrania się m.in. wstępu. Czyli nikt nie powinien tutaj wchodzić. Dostosuję się. Niech się dostosują ci, którzy chcą wyciąć. Palenia ognisk, zakłócenia ciszy, wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego wszystkiego czytał, bo to serce boli. Wystarczy to, co wam powiem. Ja jestem nad tą wodą od 44 lat. Widziałem więcej niż nie jeden. Inaczej, niż rzesza hydrologów, meliorantów, ministrów, prezydentów, premierów i innych chwastów. Głosowałem na PiS, ale nie po to, żeby teraz zabierali moje serce, bo to jest moje serce. Jeśli oni zniszczą te ławice, to tak jakby wydarli mi serce. Nie może być tak, że ktoś ma jakiś pretekst do tego, że jakieś zatory lodowe, a takich zatorów, powtarzam, nie było w tych miejscach, pozyskiwał sobie drewno i zaspokajał potrzeby dotyczące pracy. Znajomym czy rodzinom, nie wiem. Przy PiS-ie oczywiście te przetargi będą inaczej ustalane. Dlatego głosowałem na PiS, że była większa sprawiedliwość. Ale z tego, co widzę, Prawo i Sprawiedliwość w ogóle ich nie interesuje ochrona środowiska. Ja ten temat przekazałem panu dziennikarzowi Cezarowi Gmyzowi. Nie będę cytował ani czytał prywatnej korespondencji, bo taki jestem, że nie zdradzam prywatnej korespondencji. No, pan dziennikarz Cezary Gmyz powiedział, że no jest za naturalnymi, że tak powiem, regulacjami, ale Praga tego. No zaraz. Wiecie, jaki jest plan PiS-u? Na wysokości Bielan Łomianek, na tym mniej więcej buraków, zlokalizowanie stopnia wodnego, zapory, tak jak we Wrocławku. Woda cofka, myślę, że będzie aż do Wilanowa.
Myślę, że będzie o 2 do 4 metrów wyższy poziom. Nie boją się o Pragę? Bo chcą zrobić żeglugę. Okej. A co wtedy z Pragą? Podwyższą wały? Może. Wszystko tutaj będzie zalane. Wpadają wzdłuż. Zobacz, Rafał. Na po lewej tego, tu się kończą te uskoki. Co roku to samo. Dulka! Tak, ja... Nurt jest złożony. Pięć nawet. Ładny jest ten kawałek, nie?